Johansen. Już w zajęciu Cezarei, czyli historia z IV wieku, opisując 318 roku nowo zniesiony po prześladowaniach Diocleciana Kościół, opisuje przestrzeń prezbiterium jako święty świętych. I tak było to postrzegane, jako święty świętych, bezpośrednie przełożenie do świętego świętych w świątyni jerozolimskiej. A więc, i to jest, ślady są na pewno od IV wieku w górę, a i wcześniej przestrzeń sprawowania składania ofiary była wydzielana. Wydzielana najpierw niewysokimi barierkami, a potem wydzielano to takimi jakby ażurowymi ściankami. Barierka, słupek na słup kubelka, tak? Taka, to był początek. To przygody ołtarzowe były zarówno w kościele wschodnim, jak i zachodnim. O ile w kościele zachodnim nie zachowało się powszechnie po soborze, dopiero w wyniku decyzji Soboru Trydenckiego, o tyle w kościele wschodnim są do dzisiaj, przy czym poważnie rozbudowane i zabudowane dopiero od XIV wieku. I na tych przegrodach, notabene tak samo te przegrody w wczesnym średniowieczu w kościele wschodnim też tak samo było zabudowywane, tylko kościół wschodni zabudowywał to w drewnie, w materiałach, materiałami i rzeźbami i ikonografii, drewnianymi rzeźbami i ikonami, o tyle kościół zachodni, zwłaszcza w średniowieczu, budował te przegrody w kamieniu. I zachowane lektoria, bo tak, tak te przegrody z późnego średniowiecza taką muszą nazwę, dominikanie między innymi korzystali z lektorów, oni właśnie z tych przegród, z wierzchu tych przegród głosili naukę, swoje kazania. One też te lektoria były połączone z ambonami, z miejscami do czytania. Ale do czego zmierza? A propos krzyży, do tych krzyży. Właśnie na tych belkach, na architrawach przegród, gdzie na początku, na granicy między ludem Bożym, a przestrzenią, której sprawowano głębi duchowe, na początku tej przestrzeni, na belce, na architrawie tej przegrody, stawiano grupę ukrzyżowania. Czyli nie w apsydzie, tak jak my teraz mamy w zwyczaju wieszać krzyże głęboko w prezbiterium, tylko na początku, a z tyłu, a w apsydzie, były właśnie te wszystkie wyobrażenia, różne formy wyobrażenia Jeruzalemu Niebieskiego. Tak? Czyli wszystkie pokazania Pana Jezusa uwielbionego. I ta grupa Deizis, bo to jest zawsze ta sama grupa. Pan Jezus, Maryja i Święty Jan po reformie trydenckiej ostały się, te belki się ostały i mamy w naszych kościołach historycznych, zachowanych, tak zwane łuki tęczowe z belkami tęczowymi, z grupą krzyżowania. To są fizyczne pozostałości tych przegród, które nie zachowały się w wyniku wariactwa, jakich zainicjowała reformacja i w wyniku niezbędnych dzieł Kościoła, żeby się przeciwstawić, kontrreformacja miała właściwy skutek. To nie, ja tego nie krytykuję, bo to było coś, to była decyzja ważna, jeżeli po 1500 latach Kościół podejmuje pewne decyzje. Przegrody ołtarzowe zachowały się o paradoksie w kościołach średniowiecznych lub wcześniejszych, przejętych przez protestantów, bo oni mieli. Nie ma przeistoczenia, oni mają
I oni nie mieli potrzeby pokazywania, wyraźnego podkreślania ciała Pana Jezusa. W związku z tym te przewroty tam zachowali. I czasami zwiedzając kościół protestancki, zwłaszcza w Niemczech, może we Francji, Anglii, i to najważniejsze, te królewskie katedry, mają te przewroty zachowane. To są przewroty z tradycji wcześniejszych. Przejęte, tam ich nie zużyli. Notabene w kościele katolickim zachowały się też kościoła historyczne, w klasztornych kościołach, no bo te kościoły służyły tylko zakonnikom, więc nikomu nie trzeba było pokazywać, bo zakonnicy widzieli, siedzieli w chórze. I w niektórych takich miejscach dziwnych, które no i wiadomo dlaczego, właśnie w Hiszpanii zachowały się przegrody. I na przykład dużo też w północnej części, znaczy nie, w Burgundii, we Francji. Jakby logika, pierwsza logika ustawienia krzyży, wyobrażeń krzyży na początku przestrzeni, za którą, za barierą, na wierzchu bariery, za którą sprawowano Najświętszą Ofiarę, była, wydaje się, sensowna. Zgodzę się z księdzem, że wstawianie tego grubu ukrzyżowania z tyłu na końcu prezbiterium nad tabernaklą na górę, no w świetle tego, co ksiądz powiedział, wydaje się dyskusyjne. Dziękuję. Ja tego objaśnię, co pokazałem, tak? Bo ksiądz biskup mówił właśnie o tym wyciąganiu strzału. Ten podwór tutaj, ten strzał, tak? To jest takie dosyć klasyczne przedstawienie ikonograficzne, które z początku tysiąclecia zeszłego, które właśnie, to było dość ta myśl tam była dość taka popularna. Nie była ona niczym, tak w tej chwili jest mało. Jeszcze dwa takie przedstawię na dołu z tego. Szybko. O, bardzo podobny motyw, tak? Jezus wyciąga Adama i Ewę na najpierw, bo oni tam innych trzymają, a on wyciąga najpierw Adama i Ewę z strzału, tak? Coś koło tego, tak. No to jeszcze inne przedstawienie, bardzo podobne, tak? Jezus wchodzi, drzwi są wyłamane, szatan, tam jest, jeden jest przygnieciony, drugi tutaj z boku gdzieś się chowa. Chrystus chwyta tych ludzi z strzału i wyciąga, tak? Ja przepraszam, że się włączę do fachowców. Ruiny, tam gdzie mieszkam, są w zamku, 11-12 wiek, rycerski zamek. I tam jest trochę inaczej właśnie, to co raczej się biskup mówił, umieszczenie takiej półkulistej, nie wiem jak to nazwać. Absydzie, właśnie z tyłu, wykuty z tych czasów. Tak umieszczony wizerunek, znaczy to o czym ksiądz biskup właśnie mówił. I zupełnie inaczej niż to powiedziałeś, więc widać, że może było... Jaki wizerunek? Uwielbionego Pana Jezusa? Ukrzyżowanego. Ukrzyżowanego. Z tyłu? Tak. Ale poczekaj, daj mi dopowiedzieć do końca. No. No bo to jest sama jeszcze kwestia... Ale daj mu powiedzieć. No daj mi 5 minut kobieto. Trzy. No nie, ja nie chcę powiedzieć, że są dwa zamki. To było główne wejście, szlak puszczynowy tam były i tak dalej. I w obydwu jest to samo. Więc może albo taki był obyczaj wśród tych rycerzy, albo ktoś miał taki guz, nie wiem. Ale po prostu jest raczej wskazanie na to, co powiedział ksiądz biskup. Albo być może jest to równoważne i wtedy nikt nie zrobił z tego problemu. Tylko my mamy z tym problem. Właśnie o to chodzi. Dziękuję. Ja tylko jedną rzecz powiem a propos przestrzeni, bo tak było mówione o świątyni jerozolimskiej. I tam padły takie rzeczy, nie wiem czy zauważyliście, tak? Że było ten namiot spotkania, czyli tabernakulum, słowo do dzisiaj przecież przez nas używane. Też może nie każdy z nas kojarzy, że chodzi o namiot spotkania, o miejsce świętych. Ja nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie. Okej, okay, ale jakby słowo jest. I teraz tak, w tym miejscu, w świątyni, miejscu najświętszym,
pojawiło się to, że była Arka Przymierza, czyli ten przedmiot symbolizujący Boga Ojca, czy nawet wręcz obecność Boga Ojca wśród ludu izraelskiego. Był też wiecznie płonący ogień, tak, czyli menora, zapalona świeca, która miała, wprost było powiedziane, że ma tam stać, ale chce świecić. No, w chrześcijańskim przedstawieniu jest to symbol Ducha Świętego, tak? Siedem blisko siedmiu kościołów, prawda, i tak dalej. Tak, obecność Boga jako w pewnym sensie symbol Ducha Świętego. I też było powiedziane o tym, że było tam tak, to, co jest w polskim tłumaczeniu nazwane chlebami pokładnymi. Że one leżały tam w świątyni, w tym miejscu najświętszym. Już na poprzedniej sesji troszeczkę o tym rozmawialiśmy, że to tłumaczenie chleby pokładne to jest taki pewnego rodzaju skrót, bo to całe wyrażenie oznacza w zasadzie chleby kładzione przed obliczem Boga. To jest jakby nazwa tego chleba. Jest to taki skrót tłumaczy chleby pokładne, no ale równie dobrze można by powiedzieć, że są to chleby oblicza. To jest równie dobre tłumaczenie. Chleby kładzone przed obliczem Boga. I są zapisy takich chyba wczesnych tych żydowskich rabinów, co potem przeszło w Talmud, Miszne, że już w okolicach II wieku przed Chrystusem był taki zwyczaj żydowski, no bo do tego miejsca najświętszego wchodzi kapłani. Do miejsca najświętszego święty tylko jeden kapłan, prawda? A lud cały nie. Lud cały. Lud, tak, więc lud nie wiedział, co tam się dzieje, nie wiedział, co tam jest nawet. Więc taki był zwyczaj, że kapłani ten chleb oblicza, oni mieli prawo go spożywać. I oni ten chleb oblicza wynosili przez zasłonę i ukazywali go ludowi. Normalnie podnosili te chleby, żeby lud mógł je zobaczyć. I to już w II wieku przed naszą erą, w żydowskich źródłach jest taki zapis, że taki zwyczaj się wytworzył. To też a propos sprawowania, bo dzisiaj może powiedzieć Eucharystii, tak, podniesienia, po to, żeby lud zobaczył ten chleb, dla nas jest czymś zupełnie innym, prawda? Dobrze, nie mam więcej czasu na dyskusję, ale jeszcze przez będzie tak obiad, po obiedzie jeszcze Zbyszek ma jedno ogłoszenie.